Dzień dobry, moi drodzy. Witam się z wami ja i ta ogromna paczka. Paczka, która przyleciała do nas z Włoch. Teraz trzymam ją odwrotnie, dlatego że przed chwilą robiliśmy miniaturkę, a z drugiej strony są bardzo wyraźnie napisane moje dane i dane Gosi, która mi tą paczkę przysłała. Więc dajcie mi chwilę, pozbędę się tego, co niebezpieczne i wracam do was. Dobra, trochę to trwało. Ale mamy to, ogromny jest ten karton, więc totalnie nie mogę się doczekać, co jest w środku. Czy wy widzicie, co tu jest napisane? Pozdrawiam, życzę smacznego i proszę subować Kasię Gosia, a tutaj jest śmieszny dopisek. PS, sorki za zrujnowanie diety. Doceniam, Gosiu. Doceniam, ale jakby nie patrzeć, ja się sama o to prosiłam, moi drodzy. O Boże, ile ciastek! Boże, jaki dzień dziecka! Ale sztos! Śmiera mnie to totalnie. Andrzej, zobacz, to jest to, co my kupiliśmy wtedy na Allegro, tylko w wersji pistacjowej. Ale sztos, no to mnie jara na maksa. Co my tu mamy? Nie będziemy, słuchajcie, robić takiego filmu, że będziemy teraz to wszystko otwierać i próbować, no bo to naprawdę zrujnowałoby mi dietę. Więc po prostu pokażę wam takie właśnie fajne, ciekawe włoskie rzeczy, które Gosia mi przysłała. Tutaj mamy orzeszki. To są migdały, z tego co widzę, i pistacje. Tak. O Boże, więcej pistacji! Zobaczcie, kolejne ciastki. Czy to jest to samo, tylko w innych pudełkach? Chyba tak wygląda. Tutaj coś, słuchajcie, jakiegoś chyba pomarańczowego albo mandarynkowego. Jakoś tak mniej więcej to wygląda. Wygląda to trochę jak gąbeczka. Na pewno wszystko będzie smaczne, bo przecież jak coś jest słodkie, to nie może być niedobre, prawda? Ależ to ekstra. Słuchajcie, ja w ogóle nie chuchu we włoski, ok? Więc jakby nie mam zielonego pojęcia, co oni tu piszą na tych pudełkach, ale to na bank są ciasteczka z czekoladą. I żeby było fajne, to jest ich więcej. Zobaczcie, te z gwiazdkami wyglądają bajrańsko. Zresztą te też. Boże, Andrzej, ale super! Musimy coś otworzyć i spróbować, chociaż jedną rzecz, żeby nie że wszystko. W ogóle dowiedziałam się dzisiaj, że mój piątkowy trening jest odwołany. Wydaje mi się, że to połączenie z brakiem treningu będzie źle skutkowało, no ale taki life. Taki life. Co tu jest? Karamel. Dobra, czyli coś z karmelem. Sztos. Boże, ale Gosia tutaj porządnie to zapakowała. A tutaj już mamy, czekajcie. A, to są pewnie słoiczki, ale cute. Dobra, przejdźmy, poczekajcie, to są jeszcze słodycze. Tutaj mamy takie pałeczki. Podobne rzeczy można kupić w Polsce, tylko innej firmy. Nie, to jest Lu. To jest jak... Ale to jest wyprodukowane, Andrzej, przez Mondelez, no. Czyli przez tą firmę co Milka. No. A te nasze się nie nazywają inaczej? No nie, no też masz te paluszki Lu. Chyba też są takie w Polsce, tak mi się wydaje. Ciasteczka Lu są, ale patyczków w czekoladzie chyba nie widziałam. Tu jest coś od Ferrero. O Boże, otworzymy to. To musi to być pyszne. Nie, to nie jest pistacjowe, to jest orzeszki laskowe. Nie, to po prostu to są orzeszki. I teraz zmienimy na chwilę segment na kosmetyczny. Co ta Gosia mi przysłała? Nie mam pojęcia, bez po włosku. A to są te rzeczy, które Gosia używa? To są rzeczy, które Gosia znalazła we Włoszech i które jej przypadły do gustu. To pewnie jest odżywka do włosów, bo z tego co wiem, miały to być odżywki, dlatego że ja mam problem z tą kokamidopropylbetainą i Gosia nie mogła znaleźć, w sensie z tych rzeczy, które ona zna i byłaby gotowa polecić, nie było szamponu, który nie miałoby tego w składzie. Gosiu, jeśli to oglądasz i gadam koce pały, to mnie popraw. Ale wydaje mi się, że tak właśnie było, więc to wszystko chyba powinny być odżywki. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, czy mi się to sprawdzi, ale kocham rzeczy do włosów. Więc mam nadzieję, że tak będzie. W ogóle na wszystkich tych rzeczach z tyłu jest taka, słuchajcie, włoska flaga, taka miniunia. Czyli widzicie ten paseczek? Bajrącko. Wiem, ale firma to Splendor. Luksusowo. Dobra,
Tutaj mamy pewnie coś do kąpieli, tak, body wash. Po angielsku to łatwiej. Coś takiego owocowego. I to jest coś, tu mam kolejną rzecz, Angelu, i nie możesz tego używać. Jak ja to wstawię do łazienki, to nie używaj tego. Bo to jest żel do higieny intymnej, ale on jest chłodzący. I do kompletu są chusteczki. Także sztos. Gosia mówi, że używa tych chusteczek często po prostu do rączek. Nosi to w torebce i bardzo fajnie jej się to sprawdza. Wiecie, to po prostu nasączone chusteczki. Więc jakby to jak to zużyjecie już jakby up to you. I tutaj jest olejek do kąpieli i to ma być coś takiego, z tego co kojarzę, jak ten nasz taki olejek Nivea, który mamy w Polsce, coś w ten deseń, więc bardzo chętnie przetestuję, ale się jaram tą paczką, więc bardzo chętnie przetestuję. To tego jestem bardzo ciekawa, bo z tego co wiem, to są perfumy, to są takie perfumy, które lokalnie możecie kupić właśnie we Włoszech i Gosia wybierała na mnie zapach. Ciekawa jestem, czy trafiła. Więc sprawdźmy to. Co prawda ja już dzisiaj używam swoich perfum, więc się nimi nie przyśnę. Co to? Jakaś próbka, ale nie wiem czego. Dobra, to chyba nie były perfumy. To mydło chyba. To chyba mydło. Przypał! Ale gdzieś tu są perfumy. Bo tak... To było tak ładnie zapakowane, że ja nie skumałam. Dobra, ale powąchajmy to. Ja takiego mydełka, słuchajcie, używam raczej do mycia pędzli. Ale to jakoś tak luksusowo wygląda, więc chyba szkoda. Ale ładnie pachnie. Chcesz powąchać? Andrzej powie, że jak mydło. Nie, no ładnie pachnie. No nie, teraz tego nie włożę. Dobra, udało się. Co to jest? Eau de parfum. Czyli to musi być jakaś próbka. Woda perfumowana. Mhm. Dobra, dobra, dobra. O, jeszcze jedna rzecz tu jest. Maseczka w płacie. I ta firma, te coś tam Rose, jest bardzo podobno we Włoszech popularna. I teraz tak. Tu widzę coś słodkiego. Tu są słoiczki pistacjowe. Też. I tu też. Ej, dobra. A możliwe, żeby perfumy były w kostce? Bo byłam przekonana, że to mogły być perfumy. Czy to są perfumy? Bar of soap. Dobra, co dalej? Może coś mi się pomyliło. Mniejsza o to. Dobra, mamy kolejne gwiazdeczki. Więc to już na pewno będą słodkie rzeczy. Chyba będę potrzebowała nożyczek. Poczekajcie. Czy to wygląda trochę jak pierniczek? Czy to jest czekoladowe, czy pierniczkowe? Gosia, potrzebujemy tłumaczenia w komentarzu. Co to jest? Dobra, nie wiem co to. Nic nie wymyślę. Musicie mi wybaczyć, ale podobają mi się te gwiazdeczki na opakowaniu. Sprawdźmy te ciastki. O! Tu mamy takie ciasteczka i Gosia przyznała, że ona nie wie, czy to jest taki typowo włoski produkt, ale ona jakby będąc we Włoszech je kupuje i bardzo lubi, więc nam to przysłała, bo generalnie chodziło o to w tym, słuchajcie, żeby tu było jak najwięcej takich, wiecie, takich włoskich rzeczy, takich rzeczy, które Włosi faktycznie znają i lubią. No dobra, to jest crema di pistacio, czyli to musi być ta pasta pistacjowa. Poczekajcie, bo tutaj tych słoiczków jest kilka i czy na pewno były, ojejku, na pewno były te kremy, ale było też pesto, o i tu jest właśnie pesto, zaraz wam to pokażę. Boże, ale mam dzień dziecka. O nie, tutaj coś zdarłam. Na pewno. Padło na tą piankę, którą przysłała nam Gosia. Ale byłby kryzys pistacjowy, jakby coś się temu stało. Pewnie się tylko
spoko. Żadnej magicznej kartki tu już nie ma. No i dobra, i mamy, słuchajcie, mamy 3 słoiczki pesto pistacjowego. I z tego, co mi opowiadała Gosia, to słuchajcie, ta firma, ten producent tego, to jest taki sycylijski wyrób, jakbym miała być bardziej precyzyjna. I tego się jakby poza Sycylią, poza tym jednym konkretnym miejscem, w całych Włoszech nie da kupić. Ogólnie mówi się o tym, że pistacje wyhodowane na Sycylii, tam gdzieś u podnóża Etny, są po prostu najsmaczniejsze, dlatego że tam jest najbardziej żyzna gleba i ona po prostu sprzyja temu, żeby hodować orzeszki. No i właśnie, ta firma jest taka bardzo lokalna, jakby w żadnym, wiecie, supermarkecie włoskim ani nigdzie indziej tego nie kupicie, a tak się składa, że partner Gosi ma rodzinę na Sycylii, więc fajnie, bo mogli nam coś takiego kupić i to jest coś, co muszę otworzyć od razu i spróbować, bo to jest krem pistacjowy, słuchajcie, a ja kocham takie rzeczy, więc nawet nie będę udawać, że nie jestem drobnoludką. Wróciłam sobie jeszcze, słuchajcie, do mydełka, żeby powąchać i jakby wydaje mi się, że życie nabrało sensu, bo to faktycznie są perfumy, a to jest dokładnie ten sam zapach. Więc ma to sens, posłuchajcie, jakby się okazało, że mi to podejdzie, jak sobie powącham tego, wiecie, w wersji perfumowej. To będę mogła poprosić Gosię, żeby mi perfumy też podesłała, ale nie oszukujmy się. Najważniejsze w tej paczce były te słoiczki. Więc przejdźmy. Jezu, jak jest piękne. Zobaczcie. Jak to pachnie! Andrzej, czy ty czujesz ten zapach już? Nie. No co ty gadasz? No serio nie czuję. Pobrejam w tym. Bo wiecie, tłuszcz się często gęsto oddziela. Ale to jest dobre. O Jezu, ale to ma kalorie. No jak były rzeczy, w ogóle mają dużo kalorii, nie? W słoiczku 100-gramowym, czyli w takim, są 603 kalorie, moi drodzy. Ale w ogóle wiecie co? Musimy zrobić przerwę, bo ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie. Dopadła mnie praca po pracy, ale słuchajcie, już do was wracam. Ja tak sobie jem od kilku chwil to, co jest w tym słoiczku. I muszę wam powiedzieć, że to jest absolutnie przepyszne. Chociaż, jak mam być szczera, to nie wiem, czy kojarzycie, w Biedronce w trakcie tygodnia włoskiego można kupić krem pistacjowy w takim słoiczku trochę większym. Andrzej tutaj wam wklei obrazek, znajdziemy to na Google i wam tu wrzuci. I ja nie powiedziałabym, że to smakuje jakoś, wiecie, tak bardzo inaczej. To jest podobne w smaku. Powiedziałabym, że to jest trochę lepsze faktycznie. Może to wynika z jakości tych pistacji. Ale chciałbyś jeszcze skład porównać. W sensie, czy tam nie ma jakiegoś E, czy czegoś innego. Właśnie musimy... tutaj jest bardzo krótki. Nie rozumiem do końca, co to jest. Poza tym, że widzę, że jest pistacze. To słuchajcie, w tym słoiczku 40% to orzeszki. Drugi w składzie jest pewnie cukier, tak to wygląda. Potem jest jakiś olej. A co potem, to już nie mam zielonego pojęcia, bo już jest tak bardzo, bardzo po włosku. Ale generalnie skład jest dosłownie, wiecie, taki kilkuskładnikowy, masło maślane. Ale jest naprawdę krótki. Kupię, słuchaj, będę obserwować. Czy będzie teraz tydzień włoski w Biedronce? Jeżeli będzie, to przysięgam, pójdę do Biedrony i kupię ten krem i porównamy go i zrobimy sobie takiego blind testa. Porównanie takiego, wiecie, 100% oryginal sycylijskiego kremu pistacjowego do tej wersji z Biedrony. Bo ja uważam, że ta wersja biedronkowa jest bardzo smaczna. Czy ta jest lepsza? No teraz jak to jem, to wydaje mi się, że tak. Ale czy nie wmawiam sobie tego dlatego, że to jest, wiecie, takie typowo włoskie? Nie wiem. Andrzeju, a wreszcie spróbuj, bo jestem nieobiektywna, słuchajcie. Ja mam pierdolca na punkcie pistacji. A ja fanem nie jestem. Pokażesz się ludziom, czy spróbujesz za kamerą? Za łyżeczkę.
ale ci burczy w brzuchu. No. Mam nadzieję, że nie będzie go słuchać. Dobra, to jest, w sensie, no smakuje jakby 100% pistacja, nie? Nie powiedziałbym, że jest za słodkie, ani za słone. No nie, za słodkie nie jest. Dobra. W sensie, jak ja nie jestem fanem pistacji, to wchodzi. W sensie, nie zjadłbym z tym, nie wiem, całej kanapki, ale dobra. Nie zjadłbyś? Jakbyś sobie tak stostował chlebek i na taki cieplutki to posmarował? Nie. Ale spoko, dobre. Pyszne to jest. Wydaje mi się, że lepsze niż ten smak, który znam ze słoika z Biedronki. Ale wiecie, to nie jest u nas dostępne. A słoik z Biedronki owszem. Więc dobra, otwórzmy coś jeszcze. Bardzo jestem ciekawa tego. Andrzeju, czy coś jest takiego, co ci bardzo zapadło tak z tych rzeczy? Nie. Twierdzę. Mamy dzisiaj gości, więc pozwolę sobie otworzyć dwie rzeczy, bo myślę, że jak przyjadą, to i tak to trochę zjemy. Więc otworzyłabym to, no i to. Czyli kolejne ciastki pistacjowe, ale może te tamte. O, te ciasteczka i te ciasteczka. Otwieramy, próbujemy. Była pistacja, to teraz zmienię trochę smak. Idźmy w orzeszki laskowe. To trzeba łamać? Zobaczcie, to jest taki mini wafelek. Spróbuję, Andrzejku. Ogólnie dawno nie jadłam wafelków familijnych. Ale to jest dokładnie ale to. Ale myślę, że to mogłoby być to. Spoko. Krem dobry. Chcę powiedzieć, nie za słodki. Naprawdę dobry, zaraz sobie zjem jeszcze kawałek. A to są takie pojedyncze ciasteczki. Myśmy mieli takie... Aha, bo to jest, tu są pewnie trzy ciasteczka. Sprytne. To taki travel pack. Bajeranckie, no. Może sobie wziąć do pracy, do kawki, albo coś takiego. To nie wiem, otworzyć to, czy otwieramy tamte opakowanie po prostu? Może tamto opakowanie. No, może tak zrobimy. Bo to jest, zdaje się, właśnie to samo, tylko inaczej zapakowane. Ale to brzydko otworzyłam. No dobra, trudno. Ale pistacją z tego daje. Andrzeju, powąchaj. No, pachnie ciastkiem i pistacją. Proszę. Thank you. O, zobaczcie, to są takie małe krążki. I one mają takie nadzienie. Jedliśmy wersję czekoladową. Kupiliśmy tak, kiedyś i była na... przepyszna. Na Allegro, no. Słuchajcie. Możecie sobie wpisać właśnie tą nazwę i na Allegro da się kupić te ciasteczka w wersji orzechowej. Czy w wersji pistacjowej są dostępne? Nie wiem, ale możemy to zaraz sprawdzić. Ale zajebi się coś. To ciastko jest bardzo maślane. I takie turbo kruche. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, poza tym, że to jest pyszne. Powinnaś założyć swoją koszulkę Muala. Jako psychofan pistacji stwierdzam uroczyście, że te ciasteczka są Muala. Sztos! Mega są dobre. Ale dobrze, bo myślę, że teraz już po prostu będę siedziała i jadła. Także na ten moment wydaje mi się, że możemy zakończyć ten film. Gosiu, jeżeli mogłabyś nam napisać ewentualnie, czym były te rzeczy, których nie rozszyfrowaliśmy, to będę zobowiązana. A wam wszystkim bardzo za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Ale w sumie to jestem świnią okropną, bo już się chciałam z wami pożegnać, a ja powinnam jeszcze tutaj Gosi oficjalnie podziękować za to, że mi to wysłała. Więc zanim powiem wam do zobaczenia, to Gosiu, teraz do ciebie. Bardzo dziękuję za te wszystkie pyszne rzeczy.
i za te cudowności, które mi tu przysłałaś. Jestem bardzo ciekawa, czy te odżywki do włosów mi się sprawdzą. Ale nie ma co się oszukiwać. Najważniejsze w tym wszystkim były ciastki i one są przepyszne, także egzamin zdany na piąteczkę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to, co ja do Ciebie wysłałam, Ci się jak najbardziej przyda, chociaż ja miałam łatwiejsze zadanie, słuchajcie, bo ja wiedziałam, czego Gosia potrzebuje. Gosia miała trudniej, bo ja powiedziałam, że chcę paczkę niespodziankę z ciasteczkami. No i dostałam to, co chciałam, a Gosia po prostu dostała dostawę rzeczy, które zna i lubi z Polski, a których we Włoszech nie była w stanie dopaść. Także no, to nie były wyrównane szanse, ale nie zmienia to faktu, że powiedziałabym, że Gosia wygrała ten challenge paczkowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i teraz już się z Wami żegnam. Jeszcze raz, pamiętajcie, żeby dać nam kciuka do góry, zostawić komentarz, dajcie znaka, co takiego z tej paczki najbardziej Was zaintrygowało, co byście chcieli spróbować albo przetestować, jeżeli chodzi o kosmetyki. Bardzo Wam za ten film dziękuję i co? Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!